Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, jest ze mną Robert Ruchała, witam Cię. Witam serdecznie. Słuchajcie, Grappling Kraków, jesteśmy po treningu, bardzo fajnym treningu, także dziękuję Robert, że mogłem wpaść, a Wy zobaczycie w materiale troszeczkę przebitek, nawet jakąś taką małą rundę nam się udało na koniec zrobić i tak wygląda znęcanie się nad dziennikarzem chyba. Tak, tak, no ogólnie dzisiaj piątek, mocny trening na koniec tygodnia, dużo, tak jak mówiłem, elementów walki, drilli, nasz sparingi na koniec, więc ciężki trening, ale tak jak mówię, no takie elementy walki trzeba robić właśnie, żeby potem gdzieś się w walce odnaleźć. Słuchaj, Ty bardzo mocno się rozwijasz i chyba przed Tobą teraz największe wyzwanie w Twojej całej karierze, bo wywiad już rzucamy po Twoim ogłoszeniu walki o pas KSW w kategorii 66. Ty, jak rozmawialiśmy rano, podkreślałeś, że to jest tymczasowy pas, natomiast ja i tak uważam, że zdobycie pasa to jest zdobycie pasa. I jak Ty się czujesz w momencie, kiedy dowiedziałeś się, że będziesz miał okazję walki o ten pas? No, spełnienie marzeń, wiesz, tak jak się pierwszy dowiedziałem, to od razu dreszczyk na plecach, nawet w tym momencie mam, no nie, że pamiętam, jak jechałem pierwszy raz na galę, widziałem to wszystko jako mały robaczek, widziałem klatkę, gdzieś tam się bili chłopaki, Michał Materla, Kalidów, pamiętam, a teraz wchodzę do organizacji i nie dość, że to jeszcze mam walkę o pas, więc co prawda tymczasowy, ale jest, więc no, naprawdę wielkie wyróżnienie dla mnie. No i co, no... Mocno zapierdzielam, żeby tego dnia być lepszym i zgarnąć ten pasek. Słuchaj, Ty chyba też postawiłeś w 100% od dłuższego czasu na sport, na MMA, bo widzę, że też często jesteś w Poznaniu. Nie dziwię się, że tam jeździsz, bo jeśli chodzi o tą taką Waszą kategorię wagową, no to tam jest bardzo mocny skład. Tutaj macie mocny skład, ale tam też jest, no powiedziałbym szczerze, jeszcze mocniejszy skład, no bo jednak zawodnicy, którzy walczą na arenach międzynarodowych, to jednak zasługują na wielkie uznanie. Tak, no oczywiście. W Poznaniu jest bardzo dużo zawodników kategorii lekkiej, więc to tak naprawdę zbliżona kategoria do mnie. Mocno mnie dociążają, właśnie naprawdę fajnie mnie tam przyjęli, chcą mi dużo pomóc, między innymi właśnie Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski, czy Roman Szymański, czy Piotrek Niedzielski, bracia Rejes, Bartek Stawinoga, no naprawdę tam jest bardzo dużo chłopaków, którzy chcą mi pomóc i bardzo mnie to cieszy, no nie? Tam też trener Arkadiusz Kordus stoi na czele, żeby te zapasy były jak na najwyższym poziomie, więc no nic, tylko jeździć i zdobywać wiedzę. Zaraz przejdę, też przepytam Cię o zawodników, jeśli chodzi o Poznań, natomiast no, chciałbym zostać troszeczkę przy Tobie, bo Dawid Śmiałowski to jest duże wyzwanie, bo zawodnik również niepokonany, zawodnik, który lubi walki kończyć przed czasem i chyba wszystkie skończył przed czasem, tak więc największe wyzwanie w twojej karierze, nie tylko największe, jeśli chodzi o, bo walka o najwyższy cel, tak? Natomiast jeśli chodzi o przeciwnika, najmocniejszy, z jakim miałeś okazję się mierzyć? Wiesz co, ja ogólnie stawiam tak, że każda kolejna walka jest najtrudniejsza, bo wiesz, wygrywasz, napędza się ta twoja seria zwycięstw i no i wiesz, no i każda kolejna walka jest tą najtrudniejszą, no nie? Więc ja tak uważam i tak jak mówię, do każdego przeciwnika przygotowuję się tak mistrza świata, chcę dać po prostu z siebie wszystko i nieważne do kogo wyjdę, ja wiem, że będę na 100% przygotowany. Także walczyłem naprawdę z wieloma zawodnikami, dużo zawodników, którzy mieli też zero, pokonywałem, czy to Patryk Kaczmarczyk, czy Mikel Bajano, też naprawdę bardzo mocny zawodnik, ostatnio Damian Stasiak, który miał przeszłość w UFC, więc naprawdę tych zawodników było dużo. Dużo doświadczenia, dużo takiej pewności siebie zdobyłem poprzez te walki, poprzez też te wyjazdy, więc no, będę przygotowany. No powiem Ci, że ta walka w Nowym Sączu, bo jeśli dobrze się nie mylę, to w Nowym Sączu była z Damianem Stasiakiem, to powiem Ci, że to był pewnego rodzaju wyznacznik, bo Ty jako taki nazywany młody, perspektywiczny zawodnik, no, stajesz, mierzysz się z zawodnikiem, który ma bardzo duże doświadczenie na arenie międzynarodowej, no i wygrywasz po trzyrundowej, bardzo mocnej walce, to jednak już pokazuje, że zebrałeś to doświadczenie, to jednak pokazuje, że potrafisz przetrwać te trudy pojedynku i że naprawdę mental jest mocno zbudowany i to doświadczenie jest już mocno zbudowane. Tak, właśnie to jest to, że no przede wszystkim no, ta walka naprawdę dużo, dużo kosztowała, nie? Więc pierwszy raz taki naprawdę bardzo mocny test, ponieważ zawodnik był z UFC, wiesz, to wszystko trzeba było sobie ułożyć mentalnie w głowie, no bo wiadomo, ja jestem mało lat, wchodzę do tego sportu, on jak walczył w UFC, albo już miał te lata takiego prime'u, to ja na deskorolce jeździłem.
więc ja nawet nie wiedziałem, co to jest MMA, więc wiesz, ja to wszystko musiałem sobie ułożyć w głowie. I wiesz, jak ułożyłem to sobie w głowie i wychodziłem do walki, ja byłem pewny, że jestem, wiesz, 100% przygotowany, że zrobiłem wszystko, co mogłem i nic, tylko teraz to pokazać, tak? Dużo mi też pomógł właśnie Poznań, bo tam zawodnicy naprawdę nie oszczędzali mnie. Często znajdowałem się właśnie w ciężkich opresjach, gdzie musiałem z tego wychodzić i mi się wydaje, że właśnie to dało mi takiego kopa na walce, że nawet jak mi coś nie szło, to ja tak wiedziałem, że dam radę. Super, no powiem Ci tak, ja też w materiale, który zobaczycie tutaj z treningu, zapytałem Roberta, czy on ma słabe dni, tak to się troszkę pół żartem poserio, bo ja zawsze jak się gdzieś spotykamy, to widzę, że uśmiechnięty. Ja natomiast wiem, że każdy zawodnik czasami wstaje rano, coś go boli, czasami jest taki, szczególnie w mocnym treningu masz ten taki spadek trochę motywacji, natomiast co Cię wtedy motywuje, żeby jednak wstać, pójść na trening i nie tylko, żeby zrobić trening tak odhaczyć, tylko po prostu, żeby wynieść z niego jak najwięcej. Wiesz co, ja mam tak, czy przede wszystkim ostatnio się nad tym zastanawiałem, że nasz sport tak naprawdę łączy się, naprawdę no, nieodłącznie jest ból. Ból jest na treningu, ból jest potem, bo są zakwasy, potem wstajesz rano, wszystko cię boli, idziesz na trening, tam znów cię wszystko boli, kończysz trening, jesteś zmęczony, dalej wszystko cię boli, idziesz do fizjoterapeuty, który cię rozbija, więc to też cię boli. Więc tak naprawdę mamy 6 dni w tygodniu, gdzie nas wszystko boli. Niedziela na przykład to jest dzień, który jest odpoczynek, ale czujemy cały tydzień, więc też nas wszystko boli. Pójdziemy na basen, no to może to jakoś się nam, że tak powiem, zluzuje, ale tak czy siak my cały czas mamy do czynienia z bólem, nie? Nikt o tym nie wie, ludzie o tym nie wiedzą. Ludziom się wydaje, że my tak sobie tylko wchodzimy do klatki i się bijemy, a tak naprawdę my codziennie łączymy się z bólem, cały czas jest ból, zakwasy, wiesz, i taka nieustanna praca. No, co mnie motywuje, jak wstaję rano, wiesz co, ja już mam coś takiego, że jestem tak zdyscyplinowany, że nawet jak mi coś boli i mi się nie chce, to i tak idę na trening, rozgrzewam się i robię trening i nawet o tym nie myślę, że dziś mi się nie chce czy coś, tylko ja mam do pewnego momentu, czasami się nie chcę, wchodzę na trening, zaczynam się rozgrzewać i jestem już rozgrzany, trochę się poruszałem i od razu wiem, że robię trening. Ja nie mam czegoś takiego, że kurde, ale mi się nie chce, dobra, to będę sobie dzisiaj tam gdzieś z boku ćwiczył, nie? Ja zawsze, jak jestem rozgrzany, robię trening na nawet może nie te 100%, bo czasami się nie da, ale te 70-80% staram się zawsze coś z tego treningu wynieść, nie? Słuchajcie, to się nazywa mental prawdziwego mistrza. To, co wspomniałeś też o tym bólu, który się cały czas przywleka, dlatego często zawodnicy mówią, że najgorsze już za mną, teraz tylko zostaje walka, ale dużo osób też nie mówi o tym i w Stanach gdzieś pojawił się ten problem, że dużo zawodników, nie tylko, szczególnie MMA czy tam na przykład boksu, no jest też uzależnionych od leków przeciwbólowych, żeby jednak walczyć z tym bólem po paru latach. Ja nie używam w ogóle żadnych leków, kompletnie staram się, nie wiem, nie ufam temu, chyba że naprawdę już jest bardzo źle ze mną, nie wiem, rozkładam je całkowicie, to wtedy może wezmę jakieś tam, nie wiem, polopirynę czy APAP, ale staram się kompletnie nie brać żadnych leków, staram się być po prostu na witaminach, czy takich suplementach jak na przykład kreatyna, czy karbo, czy BCA, no nie. Staram się w ogóle nie brać takich, nie zaśmiecać sobie w środku organizmu jakimiś lekami, tylko właśnie cały czas być na dobrych suplementach czy jedzeniu. Słuchaj, przygotowania będziesz mieszał tutaj łącząc grappling i łącząc Poznań, bo walka już w marcu, gdzie byś chciał? Pewnie ten okres sparingowy głównie będzie przebiegał w Poznaniu, a ostatnie szlify już tutaj, czy inny jest plan na ten okres przygotowawczy? Wiesz co, no ja przede wszystkim jeszcze byłem w Szczecinie, tam też bardzo dużo zawodników, bardzo mocnych, naprawdę pozdrawiam też chłopaków ze Szczecina, Krzyśka Dobrzyńskiego i Wojtka Kawę, którzy też mnie bardzo dobrze dociążyli. Potem w sobotę mieliśmy sparingi BJJ, wyobraź sobie, że tam mają coś takiego, że dwie rundy, czy tam trzy rundy były 10-minutowe sparingów, a potem już leciały trzy piątki, nie? Więc tam naprawdę też dużo przerobiliśmy, praktycznie same czarne brązy, mówię o pasach na macie, więc no było z kim robić, każdy chciał też pokazać swoją wartość, więc no naprawdę wszystko na plus. Potem pojechaliśmy do Poznania, teraz jestem w grapplingu, robię trochę luźniejszy, bo ten tydzień robię luźniejszy, no ponieważ no zmęczył mnie ten kamp i potem myślę, że pojadę jeszcze do Poznania, może się jeszcze uda do Szczecina polecieć albo do Warszawy i na koniec już zostaję w grapplingu, doszlifowuję swoją całą tą grę i wchodzę do walki. Super, dobra, no to mamy zamknięte.
Zapytam cię jeszcze o trzy osoby z Poznania, bo bardzo mnie ciekawią i też są nazwiska na czasie. Roman Szymański, no genialne zwycięstwo na ostatniej gali. Z drugiej strony Borys Mańkowski, przegrana przed czasem. Troszkę widać u Borysa zjazd, natomiast u Romana widać to, że wystrzelił do góry i też chyba gdzieś tam spina się po ten pas. Jak oceniasz ich przyszłość? Zacznę od Borysa. Borys jest naprawdę mega zawodnikiem. Według mnie on wcale nie gasi. On jest naprawdę mega, mega kotem, jeśli chodzi o treningi, jak tam przyjeżdżam i robię z nim. To naprawdę, wiesz, no właśnie dużo ludzi mówi, że on się kończy, że on nie ma formy, czy tam się już tak nie przygotowuje, a to jest błąd. Naprawdę, jak ja widziałem jego rundy, czy tam z Mateuszem, czy po prostu jak on ze mną robił, to naprawdę jest bardzo dobry zawodnik i w tej walce on wygrywał. On wygrywał, tylko po prostu to jest jeden błąd. No, czasami nie zależy od nas. Czasami jest tak, że wygrywasz dwie walki pod rząd, trzy, czasami nawet 10, a czasami na przykład możesz przegrać dwie walki, no bo na przykład, nie wiem, jakiś jeden błąd czy coś, no i właśnie się kończy walka. A jeśli chodzi o Romana Szymańskiego, no to zawodnik naprawdę się rozwija, jest naprawdę bardzo dobry i dodatkowo bardzo dużo myśli w walce. To jest taki zawodnik, który widzisz, jak z nim trenowałem, on ma często plan, często jest taki właśnie nastawiony na różne rzeczy i widać to w walce, że on po prostu jak ma ten plan, to on go wykonuje, nie? I dużo, dużo myśli. Jest bardzo dobrym fighterem, który ma mega duże IQ w walce. Słuchaj, ostatnie pytanie. Gdzie jest sufit dla Mateusza Gambrota? Bo dotknąłeś tego, trenując z nim, poczułeś tych treningów z nim i uważasz, że to jest przyszły mistrz UFC? Tak, ja uważam, że Mateusz będzie przyszłym mistrzem UFC. Gość jest dla mnie naprawdę wielką inspiracją. On nie przegrywa, on jest mentalnie po prostu zwycięzcą, on zawsze jest zwycięzcą i też dużo od niego czerpię właśnie tej gry mentalnej. On jest cały czas zdeterminowany, on wie po co idzie, on ma cały czas cel. Z każdego treningu wychodzi i on wie co ma zrobić, wie w jakim miejscu stoi. I nie boi się tych walk, on naprawdę chce walczyć z najlepszymi, on nie ma czegoś takiego, że dobra, to teraz sobie, nie wiem, będę wybierał tego albo tamtego, on naprawdę chce topu, bo on chce jak najszybciej zrobić ten pas i on naprawdę ma szansę zrobić ten pas, on jest, świetny zawodnik, widzisz, on też dużo jeździ, czy to Stany, czy w Poznaniu robi naprawdę monster, jak ja tam przyjeżdżam, to naprawdę nie mam z nim lekko, ciężkie tempo, ale bardzo dużo z niego wyniosę i... No i bardzo mu dziękuję, że on tak też poświęca mi czasu, no bo nie musi, a robi to, więc bardzo mu dziękuję. No i tak jak mówię, według mnie on będzie mistrzem. Mental ma, umiejętności, teraz tylko tak naprawdę czas. Czas, żeby podnieść się po tej porażce z Dariuszem i wskoczył znowu na szczyt. Słuchaj, chcesz być najlepszy, trenuj z najlepszymi. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby robić progres. Ostatnie naprawdę pytanie. Parnas Ziółkowski, opas kategorii 70. Myślisz, że Parnas ma szansę, idąc tą kategorię wyżej, zdobyć pas z Marianem? No, jestem bardzo ciekawy tej walki. Znaczy, nie tylko ja, dużo osób jest ciekawych, ponieważ raz, że Parnas będzie w kategorii wyższej, więc ciekawy jestem, czy będzie miał tą dynamikę, szybkość, czas reakcji, będąc trochę cięższym. No i też jestem ciekawy, czy po prostu styl Mariana mu podpasuje, no nie? Bo Marian nie jest zawodnikiem, który stoi, który chce iść w bitkę. On tylko bardzo dobrze kontroluje dystans. Bardzo dobrze kontroluje dystans. Parnas, tak mi się wydaje, że bardzo lubi zawodników, którzy stoją, albo chcą właśnie go gdzieś tam trafić, a on sobie ich kontruje fajnie, czy tam kopie, czy zatrzymuje jakimiś kopnięciami i w tempo też umie bardzo dobrze obalić, więc to jest zawodnik naprawdę mega dobry, ale ciekawy jestem, jak mu pójdzie debiut, bo on już walczył w kategorii 70, tylko z zawodnikiem takim jak Marian, który jest wyższy od niego, podejrzewam, że silniejszy i z niesamowitym kardio też. Tak, przede wszystkim jest zawodnikiem kategorii 70 od zawsze? Ma zawsze. Chyba tak. No. Na pewno wiem, że Marian ma kardio, nie dodaje. Tak, więc ciekawy jestem tej walki, bardzo chcę ją zobaczyć i na pewno będę się bacznie przeglądał. Robert, dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję bardzo za gościnę.
Wy trzymajcie kciuki, kibicujcie Robertowi, walcz o pas, bo ja mam nadzieję, że ten pas zdobędziesz i trzymam za to kciuki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich oglądających, wspierających, kibicujących i cieszę się, że jesteście ze mną, że tam mi kibicujecie, że chcecie oglądać to wszystko, że mój styl sprawia wam radość, że mogę dla was wychodzić do klatki i serdecznie was wszystkich pozdrawiam i oglądajcie Waleczkę, która już niedługo. Dzięki bardzo.